Cześć, witajcie, tym razem ja, Siembit, i to jest kolejny odcinek z serwera Askarial. Przypominam wam o konkursie, który jest organizowany co każdy odcinek. Do wygrania jest 5 pakietów smoczych monet, każdy ma wartość 11 zł. Wygrywa oczywiście 5 osób w każdym materiale. Co należy zrobić? Naprawdę zasady konkursu są bardzo proste. Należy zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, napisać jakikolwiek komentarz pod tym filmikiem oraz zostawić subskrypcję dla kanału. Oczywiście wyniki będą 3 dni po opublikowaniu filmu na moim fanpage'u. Nazwa się Bidek, link znajdziecie w opisie, także serdecznie zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania, nie tylko dla konkursu, ale dla mojej, że tak powiem, satysfakcji, bo to mnie naprawdę motywuje do dalszej pracy. Także nie przedłużajmy, zaczynajmy materiał. Zapraszam. Więc tak, stoimy sobie tutaj przed rybakiem, mamy już 20 poziom. Otwieramy sobie skrzynię ucznia na poziom 20. Z niej co dostaniemy? Otworzymy ją w końcu, czy nie otworzymy tej skrzyni, bo ogólnie klipów nie nagrywałem ja, więc może w 100% nie będę wiedział, co tu się dzieje. Otrzymaliśmy wzmocnienie przedmiotu, zaczarowanie przedmiotu, pelerynę, miksturę szybkości oraz miksturę ataku. No i oczywiście skrzynię na kolejny poziom, czyli na poziom 30. Co będziemy robić dalej? Dalej, moi drodzy, będziemy sobie stać na moście. Tak, będziemy sobie stać na moście. Ja się zobaczyła Metina, próbowała tutaj najprawdopodobniej tego Metina zabić, ale obstawa, a raczej potworki, które respiły się dookoła niego, no, przewystrzały siłami naszego Surkę, więc po prostu zginęła ciężką śmiercią, tragiczną. Czy da radę? Zobaczymy. Jak widać, uporała się tutaj z tygrysami, bije Metina na poziom 5. Ma poziom 20, więc drop będzie mniejszy, ale najważniejsze przedmioty, czyli szkatułka z zagadką, no i blask poleciał. Mamy kolejny klip, gdzie jeździmy sobie i szukamy najprawdopodobniej metinów bądź potworków do misji. Nie, metinów. Tutaj szukamy sobie metinów. Znaleziony został metin bitwy. Metin bitwy właśnie jest bity i co? Jest praktycznie zabity. Co poleci? Standard. Szkatułka z zagadką, wzmocnienie przedmiotu, jakieś tam kadeki plus 0, które naprawdę nie są do niczego potrzebne, wzmocnienie przedmiotu, no i tak jak już wcześniej to powiedziałem, szkatułka z zagadką. Myślę, że odnośnie dropu z metinów to by było na tyle, bo naprawdę drop z metinów jest taki sam. Praktycznie ze wszystkich metinów lecą podobne rzeczy, przynajmniej na tym przedziale levelowym, w którym właśnie się znajdujemy. Mamy 20 poziom, ekspimy dalej odnośnie tego wszystkiego. Odcinek będzie bardziej skierowany pod względem expa dla odbiorców, że tak powiem. Nie, troszeczkę źle to zdanie było sformułowane, ale wiecie, o co chodzi. W tym materiale będzie exp, dużo expa. No i będzie także wbijanie pewnego skilla na M, a następnie, no na M no to żaden rarytas, ale będziemy wbijać sobie czarowane ostrze na G i myślę, że to było dosyć ciekawe. Tutaj w przyspieszonym tempie mieliście kilka urywków, jak Expiła, Asia, tak, bo to są klipy, które ona nagrała. Tutaj oddawanie bzów do Bioga, potem korzeni Gango i kupowanie zwoju powrotu i resetowanie umiejętności czarowane ostrze, by weszło ono na M na 17 punktów. Mamy M1 na 17 punktach, więc wypadałoby czytać. Także pierwsza książka, niestety nie udało się. Mieliśmy drugą, oczywiście jest przedział czasowy, że trzeba czekać, jak się nie uda, ale mieliśmy EXO, więc spoko. Tutaj macie w przyspieszonym tempie, no akurat ten klip nie jest w przyspieszonym tempie, gdzie kupowane były czarowane ostrza i strach i czarowana zbroja bodajże też była kupowana. Ceny wahały się tak od 1,5 kk do 2,5 kk. Były także takie ewenementy, gdzie czarowane ostrze próbowali ludzie sprzedać za 3,5. Porażka. Tutaj macie typa, który bodajże 4 bądź nawet 5 razy czaił się na nas i po prostu nas zabijał. Za co? Za nic. Gość miał powyżej 100 poziomu, jak dobrze pamiętam, bądź dokładnie 100. No a my, co my tutaj? SVX, Sfex. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Pozdrawiamy. No i teraz widzicie kupowanie czarowanych ostrzy. Ten oraz kilka następnych klipów nagrywałem ja, więc mniej więcej wiem, o co chodzi. Także kupowanie czarowanych ostrzy, kilku strachów. Następnie będzie klip, zaraz, chwila, poczekajcie, moment. Właśnie teraz jest klip, w którym czytam sobie za pomocą zwoju egzorcyzmu, żeby uniknąć czasu oczekiwania na przeczytanie kolejnych książek czarowanego ostrza. Mamy na M9, kupiłem za dużo, sądziłem, że nadal będzie tak źle wchodziło, bo naprawdę na jakieś 5-6 książek wchodziło jedna, może dwie, no ale pomyliłem się,
Pierwsza książka, trening zakończony pomyślnie. Z M9 weszło na G, więc fajnie. Mamy czarowane oczy na G1. Tutaj pozdrawiamy jeszcze raz tego samego ziomeczka, który dał nam tym razem kilka przedmiotów, których już nie używał. Zbroja, tarcza, dwie sztabki, 500k, trzy sztabki, jakiś tam naszyjnik w ilości sztuk 2, tak naprawdę gramatycznie super to było powiedziane, oraz kolczyki. Dodawanie bonów do ekwipunku, które nie miało bonów, oraz zmiana bonów. Ogólnie tutaj tylko i wyłącznie chodziło o to, żeby wbić jakieś HP. No i za 8k kupowanie FMS-a plus 9, 34% średnie pozostałe bony też naprawdę są bardzo fajne. Za tę cenę nic lepszego nie moglibyśmy znaleźć. Kupowanie kadeków. W międzyczasie ktoś włączył handel. Blancik, serdecznie go pozdrawiamy. To jest nasz widz. Dał tak z dupy 10k, za co serdecznie dziękuję. Przyda się na pewno. Wbijanie, pierwsza próba kadeka śmierci plus 4. Jak widać pomyślnie. Kadek potwora plus 4. Pierwsza próba, jak widać niepomyślnie. Teraz czyścimy slot, żebyśmy mieli kolejną szansę. I co? No i gówno, nie udało się wbić. Kolejna próba zakończona niepowodzeniem. Kupowanie następnego kadeka i czy się uda tym razem? Tak, udało się. Mamy plus 4 i wtedy jeszcze żyłem w niewiedzy, bo nie wiedziałem, że kadeki można ulepszać tutaj na plus 5, więc jeżeli tutaj na to finanse pozwolą, no to zostaną te kadeki wymienione na plus 5. Wbijanie sobie tutaj... Na początku chciałem wbić uchylenia do zbroi, ale sądziłem, że jednak HP w zbroi mi nie jest potrzebne, więc wyciągnąłem to i wsadziłem defa plus 4. Następnie kilka prób wbijania uchylenia plus 4. No i co? Za drugim bądź trzecim razem się udało. No i co? Mamy FMS-a plus 0. Szkoda czasu, żeby go sprzedawać. Palimy u kowala. Plus 1, plus 2, plus 3. Pomyślnie, plus 4. Czy się uda, czy się nie uda? Tak, udało się. Plus 5. No i można by było powiedzieć, że super fajnie to wchodzi. No i co? No i gówno. Na plus 6 jak zwykle spalił. Głupi, głupi śmieć. No i co? Tak to bywa. Jesteśmy w mieście drugim. Ogólnie tutaj cała tekstura jest zmieniona. Jak widzicie, bardzo piękny, super nowoczesny zachód słońca. I co? Naprawdę fajnie. Fajnie to wygląda, więc przyjemnie się XP. Best łucznik, sztabka, jesionek oraz wachlarz. Więc cały zestaw dla szamana poleciał z jednego łucznika. Best specjalisty bodajże. Nie, to nie jest best specjalista. Chuj z tym, jak on się nazywa. Ważne o co chodzi. Ważne, że wiecie o co chodzi. Kilka klipów bez XP-ienia i to już będzie powoli koniec tego materiału, także ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapeczka w górę, komentarz, subskrypcję i to jest szansa, by wygrać smocze monety na serwerze Askarion. Do kolejnego odcinka. Siemanko, trzymajcie się, cześć i wszystkie ważne linki macie w opisie, także nie zapominajcie o tym, bo w opisie jest fanpage, w opisie jest Instagram, w opisie jest grupa na Facebooku i wszystkie informacje, mail kontaktowy. Także jeszcze raz siemanko, cześć i do kolejnego odcinka. Yo!